Marcin Bąk, Republika po południu. Witam szczególnie mocno tych Państwa, którzy teraz dopiero zaczęli oglądać nasz program. No i witam gościa, specjalnego gościa. Jest nim dzisiaj ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. A okazja, dla której zaprosiliśmy księdza do naszej rozmowy, jest ważna. Wizyta papieża Franciszka w Iraku. To jest chyba pierwsza w ogóle w historii wizyta patriarchy Zachodu, biskupa Rzymu, papieża Kościoła katolickiego w tym właśnie kraju. Na pewno tak możemy mówić o czasach współczesnych. Tych dawniejszych okresów nie znamy, bo chrześcijaństwo, o czym trzeba powiedzieć, przypominać, że to chrześcijaństwo jest obecne w Iraku od samych swoich początków, od apostoła Tomasza. On jest tym, który niósł Ewangelię. Więc wydarzenie zupełnie nieco niezwykłe. Zresztą także i dzisiaj o tym przypomniano w różnych miejscach. Ojciec Święty mówił o tym choćby i w środę. To jest też niezrealizowane marzenie Jana Pawła II. W 1999 pragnął odwiedzić Irak, chaldejskie Ur, ponieważ Ojciec Święty chciał wprowadzić w nowe tysiąclecie, nawiedzając w pielgrzymce te miejsca, które są miejscami wiary. I zresztą papież Franciszek jutro ma zaplanowaną wizytę w Ur, właśnie u miejsca, gdzie w domu Abrahama, który opuścił, żeby udać się do ziemi obiecanej. Chrześcijanie, w tym także katolicy różnych rytów, byli obecni, tak jak ojciec powiedział, od zawsze, od praktycznie 2000 lat w tym kraju, który teraz nazywa się Irakiem. I było ich całkiem sporo. Jeszcze kilkanaście lat temu oficjalne statystyki podawały 1 000 000, nawet 1,5 miliona chrześcijan różnych kościołów, różnych rytów. No ale to wszystko się zmieniło w ciągu dosłownie ostatnich kilku lat. Tutaj powstanie państwa ISIS samozwańczego okazało się przełomem. Ilu teraz jest chrześcijan w Iraku? Jeżeli chodzi o katolików, Stolica Apostolska podawała 590 tysięcy. I tak jak pan redaktor wspomniał, to są katolicy obrządku chaldejskiego, to znaczy właśnie tego irackiego, to są katolicy obrządku ormiańskiego, melchickiego, żebym jakiegoś nie zapomniał, ale oczywiście obrządku łacińskiego. Więc jest to, obrządku łacińskiego to są głównie ci, którzy przybyli właśnie, ci związani z Zachodem. Natomiast Irak jest również krajem, w jednym z jego regionów mówi się w języku, który mówił Pan Jezus, w języku aramejskim. A więc jest to świadomość właśnie tych bardzo głębokich korzeni z jednej strony, a z drugiej strony dzisiaj zresztą prezydent Iraku wspomniał, właściwie mówił o ostatnich 20 latach, mówił o bardzo dramatycznych dziejach dyktatury, bo tak to określił, rządy totalitarne, potem właśnie też i wszystkie niepokoje. No i państwo islamskie to jest coś, czego no nie sposób sobie wyobrazić. Zresztą już jedna z włoskich agencji przypomniała, że Ojciec Święty na przykład w Karakosz na północy poświęci tam, chodzi o te miejsca, w których państwo islamskie istniało, działało, dokonywało straszliwych rzeczy, poświęci figurę Matki Bożej, którą bojownicy państwa islamskiego zniszczyli, obcięli ręce, głowę udało się znaleźć. Ale to taka właśnie figura, symbol zniszczeń, które dokonywało państwo islamskie. Wielu chrześcijan opuściło swoje wioski, swoje miasta, chrześcijan irackich. Ich powroty bywają różne, no ale te wspólnoty dalej są. W jakiś sposób pokaleczone, pomniejszone, ale istnieją, istnieją otoczone morzem muzułmanów. Jak układa się w tej chwili, po tych wszystkich dramatycznych doświadczeniach, najpierw z dyktaturą Saddama Husseina, później z państwem ISIS,
Jak układają się relacje między chrześcijanami irackimi, a większością muzułmańską? Trzeba powiedzieć, że z jednej strony mamy takie przesłania bardzo optymistyczne, mówiące o tym, że na przykład muzułmanie pomagali w odbudowie zniszczonych kościołów i pewnie takich świadectw będzie sporo. Jeszcze o tym dzisiaj też przekonywał prezydent Iraku, o tej współpracy, zgodnym współżyciu. Zresztą tak się często dzieje, mamy tą świadomość, że tam, gdzie muzułmanie mieszkają od lat w środowisku chrześcijańskim, zwłaszcza tam, to współżycie jest bardzo dobre. Mamy polskie przecież doświadczenia, choćby meczet w Krynkach czy w Kruszynianach, to mamy to dobre doświadczenia. A z drugiej strony często właśnie do krajów, mówimy teraz o sytuacji odwrotnej, czyli kiedy mniejszość muzułmańska zamieszkuje pośród większości chrześcijańskiej. Natomiast praktycznie w Iraku to jest tak, o tym mówił w wywiadzie zresztą dla Katolickiej Agencji Informacyjnej, w której pracuje biskup Krzysztof Nitkiewicz. On jako podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich kilkakrotnie odwiedzał Irak i dobrze zna ten kraj. Przypomniał, że przecież tam na przykład jeżeli muzułmanin próbowałby przejść na chrześcijaństwo, czeka go kara śmierci. Natomiast jeżeli chrześcijanin przeszedłby na islam, no to wyprawia się wielkie święto i no jest to sytuacja bardzo, bardzo nierówna. Zauważmy, że zaplanowane na jutro spotkanie z Ajatollahem al-Sistanim no będzie takie, przynajmniej nic nie wskazuje na to, żeby był jakiś wspólny dokument, tak jak to miało miejsce przed dwoma laty w Abu Zabi, gdzie papież razem z takim ważnym przywódcą, szejkiem meczetu Al-Azhar w Egipcie, sunnitą, podpisał wspólną deklarację o braterstwie. Tutaj takiego dokumentu nie będzie, chociaż oczywiście na przykład dzisiaj prezydent Iraku bardzo mocno potępiał wykorzystywanie religii dla siania terroru, zabijania ludzi. O tym też często mówi papież, o tym profanowaniu imienia Boga, kiedy w imię Boga jedni zabijają drugich. I to są też pewnie bardzo różne sytuacje, ale właśnie ponieważ te sytuacje są tak bolesne, dlatego też trzeba o nich tak głośno mówić. Więc jest to sytuacja kraju, który wizyta papieska otwiera na nadzieję. No ale ta nadzieja wymaga też dobrej woli ze wszystkich stron, żeby nikt nie podsycał konfliktów i nienawiści. Z jakim przesłaniem jedzie papież do chrześcijan, bo przede wszystkim jego wizyta, jego pielgrzymka skierowana jest do chrześcijan. Mottem tej pielgrzymki mają być słowa "wszyscy jesteśmy braćmi", tak? Wszyscy braćmi jesteście. Ale te słowa, o ile dobrze rozumiem przesłanie ewangelisty, skierowane są do chrześcijan. To nie jest tak, że wszyscy ludzie absolutnie bez względu na to, co wierzą i co czynią, są braćmi. Chyba tak należałoby to rozumieć. Oj nie, dokładnie papież Franciszek jednak ten dokument przecież o ludzkim braterstwie podpisał z takim duchowym autorytetem islamu. A więc dlatego no przecież jutro odwiedza Ur. Tam będzie miejsce takiego spotkania międzyreligijnego i ten wymiar braterski w końcu przecież to jest nawiązanie do encykliki o braterstwie Fratelli Tutti. Papieżowi jak gdyby w tym momencie pontyfikatu idea braterstwa, które przekracza wyznaniowość, tylko świadomość, że wszyscy są dziećmi Boga niezależnie od wyznawanej religii. To jest takie bardzo czytelne, więc tego możemy oczekiwać, tego podkreślenia, że braterstwo nie ma wymiaru właśnie takiego wąskiego, tak jak w Starym Testamencie bliźnim bratem mógł być tylko Żyd dla Żyda. Nie, tutaj wykraczamy poza te kategorie i mamy świadomość, że ludzka godność jest dokładnie taka sama, niezależnie od tego, czy to jest mój współbrat w wierze, chociaż oczywiście
miłość dla tych, którzy są bliżsi, wygląda inaczej niż dla kogoś dalekiego, ale muszę mieć świadomość, że godność tego człowieka jest dokładnie taka sama i że jesteśmy powołani do przemieniania sytuacji konfliktu w sytuację dialogu, braterstwa. Zresztą też i dzisiaj prezydent Iraku bardzo wyraźnie zachęcał do stworzenia jakiejś platformy dialogu, więc związanej zresztą właśnie z Irakiem jako ojczyzną Abrahama, a więc dialogu przynajmniej trzech religii wywodzących się od Abrahama, to jest judaizm, to jest chrześcijaństwo, to jest islam i musimy to bardzo wyraźnie dostrzec, że właśnie dlatego, że uważamy Abrahama za ojca w wierze, to wiara każe nam wykraczać poza i to wezwanie do wykraczania poza naszą ciasnotę, nasze ograniczenia bardzo wyraźnie brzmi i pewnie jeszcze zabrzmi w przesłaniu papieża Franciszka. Ta pielgrzymka jest też wyjątkowa z innych względów. Przypada na czas wciąż jeszcze trwającej epidemii. No i Irak wciąż jest krajem niespokojnym, mimo że państwo islamskie znalazło się w rozsypce, no to jest to ten rejon wymieniany przez ekspertów od bezpieczeństwa na świecie jako jeden z mniej stabilnych, po prostu niebezpiecznych. Jakie są środki bezpieczeństwa, jakie przedsięwzięto tutaj kroki, no żeby wszystko przebiegło dobrze? Z jednej strony oczywiście, jeżeli chodzi o pandemię, Ojciec Święty, zresztą wszyscy dziennikarze na przykład, którzy towarzyszą Ojcu Świętemu w tak zwanym wolopapale, zostali zaszczepieni. Nikt by nie zaszczepiony nie mógł się dostać na pokład. Ojciec Święty też jest zaszczepiony, dlatego teraz właśnie widzicie Państwo Ojca Świętego bez maski, chociaż też często używa maski. Tutaj jest z premierem Iraku. Tak go witają, tak go witali Irakijczycy na lotnisku w Bagdadzie tańcem i tak bardzo radośnie. Natomiast oczywiście są też i to państwo, które zaprasza, bierze na siebie obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa. Zresztą proszę zauważyć, że godziny, kiedy, o jakiej godzinie będą poszczególne spotkania zostały podane chyba dopiero przedwczoraj, a więc także tutaj pewnie te względy bezpieczeństwa, o których pan redaktor wspomniał, zostały uwzględnione, żeby potencjalnym zamachowcom trochę utrudnić szyki. Oczywiście w Iraku przebywają nie tylko wojska irackie, ale także siły NATO i w związku z tym cała technologia państwa irackiego i jego sojuszników jest skierowane na to, żeby ta pielgrzymka mogła się odbyć bezpiecznie i w tym sensie, w sensie bezpieczeństwa zewnętrznego, pomimo że przecież były doniesienia z tego kraju, ale to jest kraj, pamiętajmy, półtora razy większy od Polski, ma tyle samo mieszkańców, ile Polska, więc stąd te środki bezpieczeństwa są tutaj bardzo mocne i to jest ambicja Iraku, żeby zapewnić Ojcu Świętemu pełne bezpieczeństwo, no żeby nic złego się nie stało, ale także i uczestnikom tych uroczystości. Zresztą wracając do koronawirusa, no to przecież dlatego na wielkim stadionie msza święta główna nie będzie, chociaż stadion jest wielki, będzie tam tylko 4,5 tysiąca osób, żeby nie była to okazja do szerzenia pandemii, więc także i te względy higieniczne, sanitarne muszą być uwzględnione. No i ufajmy, że wszystko będzie przebiegało dobrze. Ja, gdy słuchałem ojca, myślałem szczególnie intensywnie o tych chrześcijanach irackich, którzy tam są na miejscu w niełatwych warunkach. Ojciec Święty ich odwiedzi i wróci do Rzymu. Natomiast oni tam... Ale też mamy nadzieję, że ci, którzy musieli wyjechać z Iraku, będą mogli powrócić. O to no, też właśnie. Ojciec Święty upomina się, o to również prezydent Iraku się upominał dzisiaj i przypominał, że Bliski Wschód bez chrześcijan
traci swoją tożsamość. Chrześcijanie są integralnym elementem tego regionu. Tam się narodziło i tam istnieje nieprzerwanie mimo różnych wichrów dziejowych. Bardzo dziękuję ojcu za wypowiedź dla telewizji Republika. Ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin, był naszym gościem. Kłaniam się nisko. Szczęść Boże. Szczęść Boże. A my już niedługo po przerwie widzimy się w programie Nie daj się epidemii.